Siemano widzowie, na to będzie Czechów, witam was w kolejnym odcinku z gry Vampyr. Kontynuujemy sobie naszą przygadę, o ile się nie mylę, jest to czwarty odcinek. Kontynuujemy sobie miejsce, w którym skończyliśmy wczoraj, czyli przed nami bitwa z bossem. Myślę, że bez zbędnego przedłużania po prostu pakujemy się do środka. No i co? Mam nadzieję, że tym razem wygram. Mam uzupełnione wszystko, co uzupełnione mogę mieć. Czyli krew jest, wszystko wydaje mi się jest w porządku, tak jak powinno być. To jest jakiś dowalony chłop chyba. Ale my też jesteśmy zaopatrzeni, także powinna być uczciwa walka. Trzeba dobrze uniki robić i będzie dobrze, mi się wydaje. Oj kurczę, no tylko tu powinienem unik zrobić. Tu cios został niezadany właściwie. Kurczę, on ma dwóch gości, to jest jakiś John Doe, to jest jakiś dowalony gościu. A John Doe mi się z czymś kojarzy, tylko nie wiem z czym. John Doe. John Doe, już to słyszałem to imię i nazwisko, na pewno. Tylko nie pamiętam gdzie na końca. John Doe. Z konia cię mogę znać, kagatku. To jest pewnie jakiś easter egg. Ała. Dobra, bitwa prowadzona jest zaciekle. Unik. Unik. Kurwa, no jak ciężki jestem ta walka w ogóle, nie? Fest mi się wydaje, że ona jest ciężka. Nie wiem. Stawię opór. No widzę, kurwa, że stawię opór, no. Dawaj. O, tak, wypijmy jego krew. Zdecydowanie. I ze dwa ciosy uwalnijmy jeszcze, dobra, krew. Dobra, kołeczkiem, 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 pięknie. Mamy to, dobra. I ryziemy. Jest gitóweczny, budowany pyk umiejętnością, anulowana niestety. Akurat, kurczę, nie fajnie, dobra, uzupełnimy żyćko. Duśmy Johna Doe'ego. John Doe, skąd ja kurczę to znam? John Doe. Nie wiem skąd znam, ale wiem, że skąd znam. Chodź tu, kagatku. Jeszcze raz go idziemy ogłuszyć. Trzeba wypić od niego krew. Kurczę, nie mam już niestety energii. Leczenie, leczenie. Unik, unik. Dobra, kołeczkiem, kołeczkiem go. To ma dwie postacie, to jest kurwa fest nie fair, nie? Z dwoma wampirami naraz, nie wiem jak to działa. Jeszcze. Trzeba go ogłuszyć, jak najszybciej go ogłuszyć. Jeszcze, ugryziemy, pięknie. I umiejętność, od razu, instant. Pyk. Dobra, jest dobrze. Oj. Pyk. Piłą go. Ciężka bitwa, ale do wygrania mi się wydaje. Mamy szansę. Zresztą mamy tutaj misję główną do wykonania, także nie możemy sobie tego odpuścić. Nie jest tak, że mogę tu przyjść za jakiś czas. Musimy to wygrać. Jest już blisko śmierci. Nie mam energii. Wytrzymałości. Dobra, oddajemy, oddajemy. Ała. Oddajemy, oddajemy. Pięknie mamy to. Dobra. Can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. To prawda, było ciężko, widzowie. No i tym akcentem zaczynamy. Ale jestem cicho, co się dzieje w ogóle? Kurczę, co się stało, widzowie? Sorry, że jestem tak cicho, ej! Sorry, widzowie, za ten początek. Pewnie wam dam taki disclaimer na samym początku, że niestety tak wyszło. Dobra, powinno być chyba teraz ok. Ta jakość też dźwięku była tragiczna. Jest jak jest. No niestety, było ciężko i tym, słuchajcie, akcentem... Na szczęście dla nas miłym, bo udało się ostatecznie go pokonać. Zaczynamy dzisiejszy odcinek. Pakujemy się do szpitala. Tam mamy trzy misje jednocześnie do oddania, także będzie całkiem przyjemnie się wydaje w tym szpitalu. Tutaj chyba na górę się dostać nie mogę? Mogę, jestem wampirem, oczywiście, że mogę. Może znajdziemy jeszcze tutaj coś ciekawego do podniesienia. Oj, a to stół warsztatowy, możemy tutaj coś zrobić. Zbadaj, aby zobaczyć plany. Co to mi da? Łagodna dawka surowicy. Natychmiast przywraca 60 punktów krwi. Ciekawe bardzo. Okej, okay, no takie rzeczy na pewno nam się tutaj przydadzą w tych walkach. No bo jak widać walki są tu całkiem ciężkie, mimo tego, że gramy tutaj na normalnym poziomie, to wydają się całkiem wymagające. Także, oj, mogę tutaj drzwi przejść? Nie mogę, to jak ja mam wracać? Nie mów, że ja muszę z powrotem lecieć. Dobra. Całkiem wymagające te walki. Myślałem szczerze mówiąc, że
że ten poziom będzie zdecydowanie zbyt łatwy i przez chwilę się nawet martwiłem, że czy na tym normalnym poziomie, jak to będą takie skale, ale się wystraszyłem, tak szczerze mówiąc. Zobaczyłem tego potwora. Nie zwykłem grać w takie gry. Że jak te skale one-shotuję, to ja myślałem, że każda walka będzie tak wyglądać, że będę brał skalę i go rozdupcał w 5 sekund. Trochę się martwiłem, że to będzie strasznie szybka przygoda tutaj. Mało wymagająca. No ale okazało się, że jednak kurczę niekoniecznie. Dobra. Chyba nie pozostało mi nic innego, jak wyjść z tego budynku. Szpital. Status dzielnicy zdrowia. Nie wiem do końca, o co chodzi właściwie z tymi statusami dzielnicy w sumie. Status dzielnicy zdrowia, ale co to znaczy zdrowy, chory? Znaczy, że po prostu ludzie tutaj nie chorują na tego? Czerwonkę, czy na co tutaj chorują? Zapomniałem. Nie ma epidemii tutaj, czy jak? Czy to chodzi, że nie chorują na przykład na wampiryzm? Może bardziej o to chodzi, nie wiem. Wiem, że mam za to tutaj dużo postaci, z którymi mogę porozmawiać i mam też dużo misji do oddania tutaj. Na razie możemy zamienić kilka słów tutaj z tą postacią, bo jeszcze nie mieliśmy takiej okazji. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Lubimy Darko, mogę z nim handlować. Hello, your computer has virus. Uwielbiam ten akcent, po prostu kocham indyjski akcent, po angielsku jak gadają chłopy. Uwielbiam. Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. An interesting point of view. And quite an exotic one too. Most people fear or at least have a respect for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. No, następna wskazówka, chcę przeczytać. Raka też nie lęka się śmierci. How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. Ile on ma, jaką on ma jakość krwi? Kurde, no dużą, szczerze mówiąc. Przydałoby się kogoś zahipnotyzować i mu wyssać krew, ale 350 doświadczenia XD trochę. Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. Easter. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is easy money. Your body. Oh, sorry. What's up, pilnować ciał? Why do you have to watch? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Okay. Osoby twoje życie w Londynie, osobiste pytania. A pawnbroker. I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Dobra, kto tu handluje? Who comes here to trade with you? No właśnie, jeszcze. It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, Jesus. For the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. Myślałem, że on nam powie jeszcze, kto handluje i my będziemy mogli z nimi handlować, żeby tutaj taka podstawa. What kind of goods?
With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Wróć, pokaż co tam masz w Kiermanie. Zaszynk fasem. Do you believe in life after death, Rakesh? No. I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. So you're ready to die? No, I'm not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed. I am a foolish man. But I like to think otherwise. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes. But the good news is, we'll all die before losing our humanity, sir. Jeżeli byłbyś nieśmiertelny, to nigdy byś tak naprawdę nie żył na 100%. Dobra, pokaż mi, co masz za tym szynkwasem. Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Ta spisana na kartce receptura zdaje się być dość złożona, trzeba ją zbadać. Ale to drogie jest. Opium wraz z wybuchem epidemii, brak dostępnych legalnych środków. O kurze. Czyli nielegalne środki, ty, uśmierzające ból chłop sprzedaje. Kodeina. Co jest? Roztwór. Okej. No dobra. Niezłe gagatki tu w takim razie pracują. My mamy do oddania... Musimy odnieść portfel. Nie pamiętam komu mieliśmy, szczerze mówiąc, odnieść ten portfel. Wiem, że kogoś mieliśmy odnieść ten portfel. Ale kurde, nie pamiętam niestety komu. Czekajcie, może jak kliknę sobie Tapsa. Będziemy sobie tutaj w te postacie. O! Takiemu czarnemu ziomkowi mamy oddać temu portfel. I tutaj muszę porozmawiać z tym ziomkiem i z tą laską. O błąd w sztuce lekarskiej. A, jeszcze Telma została tutaj. A nie, Telmie... A nie, z Telmą jeszcze nie możemy porozmawiać, bo musimy odnaleźć najpierw stróżów Privan, oni tam są na wysoki poziom, więc tam na razie nie zaglądamy. To ja bym chciał, no, śledzić to właśnie, temu czarnemu ziomkowi trzeba to oddać. Tu jest jeszcze jakiś nieznany kolo. No dobra, porozmawiajmy z nim. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. Bardzo taka rozmowna ta seria jest. Mało grania, dużo rozmawiania. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Twoje życie w Londynie pewnie niełatwo. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed. I'm just a regular... Normal motherfucker. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter. And a good one, too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is, I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness. But you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable. And your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Kurde, szkoda, myślałem, że będzie minigierka z operacji. To w ogóle bym się chyba... zwymiotował. Jakbym miał kogoś rozcinać, coś. Nie, no, jak tylko o tym pomyślę, to już mi się nie chce. Nie. Nienawidzę czegoś takiego. Chcesz na mnie nakaszleć trochę, wariacie? Chyba nie.
Wszyscy widzę, trzymałem się w miarę zasad. Samo jak na początku właściwie COVID-a też tak było, że w sumie gdzieś wychodziłeś, no naprawdę strach było kasznąć. Ja też tak miałem, że gdzieś byłem w miejscu publicznym, to... Mówię, kurwa, wszyscy się patrzyli momentalnie. Kochane dziateczki, wybaczcie, że nie odzywałem się tak długo, ale nawet teraz napisanie tych kilku słów na przeklętym papierze boli jak diabli. Nie martwcie się, tatuś wyjdzie ze szpitala, jak tylko lekarze naprawią mu rękę, a to ten cieśla, wszystko się ułoży. Dobra, kiedy ręka tatusia będzie silna. Kurwa, to brzmi jakby tego, abuse był robiony. Agresywny gagatek. Dobra, z tobą rozmawiałem. O, tam mamy tego zioma, z którym chcę porozmawiać. Tak, tak, tak. Kurwa, no jak zamknięte jest. Z tobą, o Jezusie Nazarejski, pipa. A z nim chyba musimy porozmawiać. Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc. No to już wiemy, właściwie nie ma co, szczerze mówiąc, ich pytać o to. Weź się w garść, otrząsij się, ty. You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? Nie wiem, tak w sumie wystarczy, żeby się każdy zamknął w domu na tydzień, już by było po Hiszpańca. How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. Masz słuszność, lepiej zmień nastawienie, zdziwiłaby się. A nie wiem, co ona powiedziała, to szczerze mówiąc. Pipa rezerwuje łóżkę dla tych pacjentów. A no właśnie! Nie wiem, co ja powiedziałem. I don't like your attitude, Nurse Hawkins. Pessimism can be as lethal as the epidemic in times like these. Sorry, doctor. To prawda, akurat. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Branigan. Jak radzi sobie personel? How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Oj, nie wiem, czy nie należy do gawędziarzy. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Następna nowa wskazówka, Milton. Koledzy w pracy Miltona nie mają nic zbyt wysokiego mniemania. Wróć. Słuchaj, bo ty sprzedajesz tego przecież. Sprzedajesz łóżkę. Nie mogę z tobą na ten temat porozmawiać? Goodbye, Nurse Hawkins. Nie wiem, dziwne. To nie mogę z nią, nie wiem, zamienić słowa na ten temat, że tak nie powinno się robić. Chyba gra powinna mi dać taką możliwość, szczerze mówiąc. Dobra, gdzie jest ten... Ten kierowca... Czego tam? Ambulansu. Tu jest jakiś gościu nieznany. Kim ty jesteś właściwie? Jeszcze nie wiemy i raczej się aktualnie nie dowiem. Bo leżysz półprzytomny. Gdzie jest ten kierowca? Gwyn? Gdzie jest ten kolo? To jest jakiś nieznany kolo. No skurczę, se poszedł ty, ja tu misję miałem do oddania, wariacie. Często... A, i z nimi też muszę porozmawiać, no tak, konkretnie. Słuchaj. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? Właściwie to mam bardzo złe wieści, słuchaj. Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. Pomyłka jakiej natury? What was the nature of the mistake? It was a twofold error.
My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. No chyba happens. Why not stop practicing? To nie jest tego. I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. On chłopnie z robotem, zdarza się nawet pewnie lekarzowi pomylić, no. Przyczyną niestety, kiedy lekarz się pomyli, śmierć, ale... Goodbye, Dr. Tippett. Jest jak jest. Dobra, jeszcze z nią możemy porozmawiać. Good evening, nurse. Na ten sam Good temat, evening, mi się wydaje. Zabiste pytania. Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett in our situation? Dużo ryzykowałaś, nie miałaś prawa. No chyba wydaje się całkiem w porządku. Nie wiem, dużo ryzykowałaś. Decyzja i wydaje mi się całkiem w porządku, bo generalnie faktycznie jest tutaj pandemia. I lekarze są tutaj bardzo potrzebni, zresztą cały personel jest bardzo zmęczony, także wydaje mi się, że w aktualnej sytuacji jest to bardzo, bardzo... bardzo nie na miejscu byłoby zwolnienie tego ziomka. Decided that I won't reveal Dr. Tippett's, shall we say, misdemeanor. I'm so glad you share my point of view. Dr. Tippett's is a brilliant practitioner. We most definitely need his know-how. I hope you're right. This is a huge risk we're taking. Dr. Tippett's must regain his confidence. Please, keep this decision between you and me. He doesn't need to know you found out. Wskazówka nie działa? O co chodzi? Ale dostałem utraconą wskazówkę, jakoś krwi mieszkańca. No ale raczej nie zamierzam go zabijać. No nie, on chłop jest doktorem, no. Okej, dostałem 100 szlingów, dzięki. Zachowam to w takim razie wariacie do siebie, jak najbardziej. Gdzie tu w ogóle mam napisane, ile mam pitongu przy sobie? Będzie gdzieś tutaj jakieś tego? Jakiś opis pito. O, mam 146 szylingów. Całkiem dużo to. Ja 100 dostałem, a 46 udało mi się zebrać. Tak, no. Podoba mi się ten deal. Ja nic nie mówię, a ty mi dałeś 100 szylingów w porządku. No i mam cię. Słuchaj, mam też portfel dla ciebie. Od razu oddamy sobie tutaj drugą misję. I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money. Nie. And a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin color that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Szylingi. No właśnie, ja chciałem powiedzieć, że tego, że mogłem najpierw wziąć portfel, wziąć pieniądze z tego portfela, a potem mu portfel oddać. Jak prawdziwy obywatel. Zabijmy targu. No on raczej ma tą broń do kupienia, ale raczej nie chce jej kupować aktualnie. Na razie mam coś więcej do wykonania. Moglibyśmy to nowe śledztwo wykonać, ale moglibyśmy też iść wątkiem głównym. Wydaje mi się, że na razie mi nie stać. Moją psychikę też nie stać na to, żeby się tutaj udać do kwatery stróżów Priven. I przede wszystkim nie stać moje umiejętności. Nie, to bez sensu zdaję, co powiedziałem. No po prostu jestem z banuchem i na razie nie posiadam wystarczająco dużego poziomu, żeby tutaj wydaje mi się iść w tamto miejsce z powrotem. Tam był kolo na 16 poziomie, także chyba trochę minie, zanim ja tam w ogóle się udam. No i myślę, że pakujemy się do swojego biura i idziemy spać i czekamy na jakiś kolejny rozdział albo jakąś kolejną misję. Tutaj co to na przykład jest? A zapobiegaj chorobie, no oczywiście, że tak. Nie kaszy, ni miejscu publicznym, co jest pewnie zaskakująco. Znaczy to jest trudne pewnie nie kaszeć w miejscu publicznym. Szczególnie jak ktoś na przykład jest palaczem i tak dalej. Jak na przykład paliłem szlugi, to cały czas kaszlałem na tych odcinkach, to ja tam cały czas się duszę, nie? Faktycznie jak fajki przestałem palić, no to już mniej. Co tu mamy do wykonania? Rzemiosło jakieś, bla bla bla. Kuracje.
Męczenie. A nie no, mam tu coś zaznaczone, mam. Odpocznij, stwórz środek na zmęczenie, a. A, bo tu już mam wszystkie składniki, bo to jest generalnie misja główna, no tak. Środek na zmęczenie. Kit wykonany. Stwórz środek na zmęczenie, teraz pewnie musimy komuś zanieść. Konkretnie Dorothy Crane w sali chorych. Gdzie znajdziemy Dorothy na dole. Jeszcze jeżeli chodzi o imiona, to praktycznie nikogo nie pamiętam. Ja w sumie nie znam żadnego imienia tutaj. Ani jednego, szczerze mówiąc. Ten takim kolesiem, który... O, aby wyszukać mieszkańców. A tak, tak, no oczywiście, że to wiem, że tak się szuka mieszkańców. To jest jakiś koleś, z którym jeszcze nie rozmawialiśmy. No to pogadajmy, zamieńmy tutaj ze trzy słowa. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland. Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Będziecie w Londynie? Powiedz mi coś o sobie, Jezusie Nazarejski. Osobiste pytania. Akriot nie znosi nowoczesnych metod? What do you think of Dr. Aykroyd's aversion to modern? Nie chcę mi się pytać, jak u niego w tym Londynie i czy wszystko u niego w porządku. Może zapytamy i przeskipujemy to. Uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Aykroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Aykroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Dobra, powiedz mi coś o sobie. Naprawdę nie wiem, czy ja chcę w sumie im rozmawiać. Rozmowy są całkiem fajne, ale... Ale generalnie, jeżeli rozmawia się przez 20 minut, to już się powoli to nudzi, takie, nie? Takie rozmowy. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. No to się z czymś zgadzamy chyba. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. Badania potrafią być wyczerpujące. Z chęcią pomogę? It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. No, tylko żebyś się wariacie sam nie zaraził. Tell me about the Pembroke. Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. With your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. Potrzebujesz pomocy? Optymista z ciebie. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True, true. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Dobra, czyli mamy jakieś kolejne śledztwo, kolejna misja poboczna, osobiste pytania. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed.
especially since I know Mr. Fiddick's story. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. O, czyli co się właściwie wydarzyło? Dopóki Harvey nie odzyska sprawności w ręce, nie będzie w stanie wykarmić rodziny. No to wiem przecież. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good. Może tam było coś jeszcze napisane, ja tego nie zauważyłem w sumie. But that does not excuse Dr. Aykroyd's behavior, a man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires. Wrzuł się taku. Not some biological machine comprised of blood, bones and flesh. Dobra, dzięki wyrajacie, trzymaj się. Dobra, pa. Goodbye, Dr. Strickland. Ja się przygotowuję, kurczę, moim głupim głosem do odgrywania postaci w RP. Więc zapraszam widzowie, jak coś to na streamki. Finally, you've returned, doctor. Did you find anything of value? Mike Brokuła-Wazowski jedzie na rejony. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls? When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Choroby. Choroba obniżała jakość krwi mieszkańców. Użyję odpowiedniego lekarstwa, aby ich wyleczyć. Porozmawiam z pacjentem, który zajmuje pokój dla Dorothy, aby sprawdzić jego stan zdrowia. Porozmawiam z pacjentem, który zajmuje... Dobra. Szczur w szpitalu. Siema, wariacie. Good evening, Mr. Goswick. Już z nim gadałem. I'm okay. Nie no, nie jest dobrze. Choroby. Wciśnij, aby sprawdzić stan zdrowia mieszkańca. Nie podaj lekarstwo? Ale jakie lekarstwo ja mam podać? Zmęczenie, a nie podawaj, spierdalaj. I will see you later. Sam sobie radź. I have to go now, sir. But nie zamierzam go zabijać, także nie zamierzam mu pomagać. Czy to czy nie powinno to działać na takiej zasadzie, że powinien tak czy siak mu pomóc? Ciężko mi w sumie powiedzieć, nie wiem. Na razie mu nic nie podaje, raczej sobie poradzi. Jest tylko zmęczony, wystarczy, że będzie odpoczywał. Pamiętaj, krew mieszkańca zapewni ci potężny zastrzyk punktów doświadczenia. Szukaj mieszkańców, których poziom odporności na hipnotyzm jest niższy lub równy twojemu. Dobrze się zastanów, kogo wybierasz. No wiem, że nie zabijam sobie randomowych kurczę osób. A pewnie bym mógł. Ale na razie tego nie robimy. Tylko bym złych gagatków, szczerze mówiąc, zabijał. Ale na razie jeszcze takiego ewidentnie złego kolesia nie spotkaliśmy. Pakujmy się do tego doktorka naszego. Zobaczmy, może on coś ustalił ciekawego. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. Już się czuję jak w domu. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea. But my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Uspokoiłeś mnie, jestem chodzącym paradoksem. There is poetry to my situation. Physician, heal thyself. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. Nie przepraszaj, zupełnie mnie to nie bawi. Potrzebujemy siebie nawzajem. I'm not some doe-eyed student, Edgar.
I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone... A, ta bogata... Delicate. To ta bogata laska, z którą rozmawialiśmy. Tak mi się wydaje przynajmniej. No dobra, w takim razie porozmawiaj z dobrodziejką szpitala. A my mieliśmy jeszcze jakieś tutaj zadanie poboczne, prawda? Jakieś tego, jak to się nazywa? Śledztwo chyba? Do wykonania? Jakieś tutaj coś było, prawda? Kwatera... Nie to. Daj się do apteki. O, to mieliśmy wykonać. Także myślę, że możemy się do tej apteki udać. Czy to jest generalnie daleko ta apteka? Ja bym się sobie zobaczył tutaj na mapie i usunął te znaczniki przede wszystkim. Tutaj mam kryjóweczkę. No kurczę. W miarę daleko jest ta apteka, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy chcę się tam udawać. Na razie bym porozmawiał chyba tutaj z tą laską. Chociaż mamy 36 minut odcinka. No 100 metrów to nie jest w sumie jakieś katastrofalnie daleko, to się może wydawać, że to jest jakieś mega daleko, ale 100 metrów to będziemy tam w 5 sekund w sumie. Dobra, lećmy tam. Chodźmy do tej apteki, tam mieliśmy coś. O, a ty kto? A, pamiętam cię, siema. Good evening, Mr. Cox. Dr. Reed. Still working at night, I see. I like that. And why is that? People who don't sleep at night always seem more alive to me. More interesting, one way or another. Ma dziwną twarz. Życie w Londynie. Do you ever think about that poor fellow I saw you push in the water? The wound he gave me will make sure I don't forget him. Still fucking hurts. Boss cut me good. Prawie zginęłeś? Chodziło o zemstę? What did he want? Revenge? I recently had to kill his brother. Poor asshole thought it would be easy to return the favor. O kurde, ty strasznie jesteś zły gościu. Clay zabił brata mężczyzny, który próbował... Czekaj. Clay zabił brata mężczyzny, który próbował odebrać mu życie. Jesteś potworem? Only the strongest survive, then. Survival at all costs. Is that all you think about? I'm the toughest bastard you'll ever meet, Dr. Reed. Oj, wariacie. Prawie zginąłeś. That man was determined to murder you. You almost died. What a surprise. The first time I met him, he nearly shit himself. Fucking coward. I guess revenge gives you balls. Wróć, jak pobyt w szpitalu. Oj, wariacie. This is a shitty place with shitty staff. But as long as I'm treated all right, I'll be fine. Dobra. Wkurwiłeś mnie. To będziesz moją pierwszą ofiarą, to zdecydowanie. What's wrong with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring me here, Milton. I thought he was gonna break all my bones before I reached my bed. I see. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse Crane. Pretty brunette, tough attitude, all like that. What's wrong with the hospital? Come on, Dr. Reed. The place is a dump. Smelly, sad, and dirty. But you're alive thanks to the efforts and dedication of the staff here, aren't you? What are you expecting, a medal? I thought that saving lives was just part of the job. Must be an unsatisfactory profession at this time, I'm sure. No właśnie, mieli mi kurczę płacić za to, że ja tu jestem, a coś tak średnio, bo płacą. Słuchaj, ty jesteś zmęczony, także ja bym tobie podał serum. You're lucky to be alive, Mr. Cox. I hope you're starting to take better care of yourself. This place is full of sickness and decay. How
could I get better in such a dump? Słuchaj, masz lekarstwo. Consider yourself lucky that I'm treating all of my patients equally. But don't push your luck. Don't play the innocent with me. I'm sure you have good reasons to act this way. And also weaknesses that can be exploited. Mhm, pewnie, że tak. Środek na zmęczenica, jego krew teraz jest... A, odzyskuje zdrowie. Przydałyby się różne wskazóweczki i wtedy moglibyśmy go zabić. Twoje życie w Londynie. To już gadaliśmy, osobiste pytania gadaliśmy. A, jak długo zdołasz się ukrywać? How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back of my hand, Doc. I know its streets, who to pay, who to avoid, and who to bully. I won't get caught. Oj, wariacie. Wkrótce umrzesz, sprawiedliwość cię dosięgnie, wszyscy musimy za to zapłacić. We can't escape the consequences of our actions. The past catches up with us in the end. I ain't afraid of death. I don't hide who I am. I live my life honestly, which is more than I can say for most folks. And who are you then? I'm the leader of the Wet Boot Boys. One day I'll leave this shitty place and punch in the face all who thought I would not come back. Dzięki za wskazóweczkę, wariacie. No i pięknie, jakość w krwi wzrasta. Clay planuje pozostać przywódcą szajki po powrocie do zdrowia. No to mu się niestety kurwa nie uda. Pogłoski o szantażu. O, on mógł akurat słyszeć. Blackmail. That's not my style. Too risky. The black market though. Now that's where the money is. Słuchaj, wariacie. Dogadani jesteśmy? Proszę iść za mną w takim razie. Niestety nie możemy biegnąć sprintem. No co, wydaje mi się, że moglibyśmy poczekać, że on się wychiluje, ale coś czuję, że on chce zostać przywódcą szajki, to się skończy tak, że on szczerze mówiąc umrze, a jego krew byłaby bardzo istotna dla mnie. Myślę, że takie możliwe, że się wkurzą trochę, że ja go zabiłem generalnie. Na przykład ten szef tutaj, jak on się nazywa, no ten doktorek, co nas tutaj przyjął. On delikatnie może się zdenerwować, że tak się wydarzyło. No ale 700 punktów doświadczenia nie chodzi sobie tak o. A to nam się przyda, te 700 punktów doświadczenia zdecydowanie. Będziemy mogli wydać na jakieś fajne rzeczy. Nie jest to też jakieś gigantycznie dużo, szczerze mówiąc, te 700 punktów. Ale wystarczy. Wysi krew, zdecydowanie tak. Te on się teraz... Toporek Kleja, jakieś obrączka. Dzielnica wkrótce odczuje skutki twoich działań. Ale ja rozumiem, że on jakby umarł, tak? Na zawsze już. Nie jest tak, że on się zamieni w wampira, czy on się zamieni w wampira, bo jeżeli tak, to jestem kurwa debilem. Ale mam nadzieję, że on się nie zamieni w wampira, że jakby to jest tak, że on umiera. Jak ja zabijam tą postać, to on zabijam, wysyłam z niego krew. Czyli dedek. A nie, że ja tu przyjdę i się okaże, wiecie co? Że on chłopiec jest wampirem i zaraz rozdupcy wszystkich tutaj, nie? To była niedobra informacja i sytuacja generalnie. Dobra, ważne, że sobie zdobyliśmy sporo punktów doświadczenia. Mamy ich 3000, także jest to dużo. W sumie możemy odpocząć. Jak odpoczniemy, to sobie będziemy mogli te punkty wydać. I szybko jeszcze do apteki się udamy w tym odcinku. I myślę, że tak idealnie skończymy, wrócimy i będzie cacy. Dajmy się na tak zwany odpoczynek. Mam nadzieję, że dobrze idę. Wydaje mi się, że na 90% tak. Coś mi tu nie gra. To mi nie gra. Czemu to jest otwarte? Nie kojarzę, żebym tak spał z otwartym tym. Coś mi tu kurczę śmierdzi. Dobra, odpocznijmy. Ewolucja w takim razie. Obrona. Pochłonięte bariera ze krwi. Kiedy stworzona przez ciebie bariera zniknie, nastąpi eksplozja. Okej. Krzepliwość. Zatrzymasz krew płynącą w żyłach wybranego przeciwnika, czyniąc go bezbronnym. A to nawet kurczę ciekawe jest. Ale ja bym raczej szedł w te ugryzienia i krew, tak mi się wydaje. Ostateczność, taktyka. Zbliżając się do przeciwnika w naturalny sposób i zadajesz mu obrażenia podczas lądowania. Zasłonę cienia. Włącz, wyłącz, tracisz punkty wytrzymałości, aby w
zatopić się w cieniu i zniknąć z oczu większości przeciwników. Ciało, sprawność fizyczna, no wytrzymałość, podnieść poziom wytrzymałości. Szczerze mówiąc, to bym zainwestował, bo to jest kurczę, wytrzymałość mnie dojeżdża teraz. Znaczy bym poszedł tutaj wytrzymałość. Jak najbardziej, bo 60% wytrzymałości już więcej nie mogę. Wytrzymałość, tak, zdrowie niekoniecznie chyba. Możemy tutaj może leczenie zainwestować, tak jest, lecz 15%. Pyk, i jeszcze tutaj krew. Plus 60%. No i myślę, że tyle. Potwierdź. Chodźmy się kinnąć. Chodźmy na dół. I lećmy. Co się dzieje? Ważne wydarzenia w dzielnicy. Każdej nocy konsekwencje twoich czynów mogą pozytywnie lub negatywnie wpłynąć na status zdrowia dzielnicy. Status może spadać również w związku z rozprzestrzeniającymi się wśród mieszkańców chorobami. Ważne wydarzenie. Im więcej ludzi pozbawisz życia, tym mniejszy będzie status zdrowia dzielnicy. Jeśli status zdrowia dzielnicy spadnie poniżej krytycznego poziomu, zapanuje w niej chaos. To ty decydujesz o losie tej dzielnicy. O kurde. Jest git. Tam trochę spadło, ale generalnie to jest gitowa w sumie. Wystaną z niego krew. Szubrawiec. No i dobrze. Porządnych ludzi tutaj nie zabijamy, ale akurat ten średnio był porządny, mi się wydaje. Zasłużył. Wręcz bym powiedział, że przyczyniliśmy się do tego, że ta dzielnica jest teraz zdrowsza, szczerze mówiąc. Bo jest w nim jeden gagatek mniej. Dobra, odpalmy minimapę. Biegnijmy do przodu. Ciekawe, czy będziemy mogli porozmawiać z ludźmi tutaj o śmierci tego ziomka. Pewnie będziemy mogli. Biegnijmy przed... No W mi nie działa, no. Już działa. Biegnijmy przed siebie, udajmy się do tej apteki, porozmawiajmy, co tam się dzieje. Coś czuję, że to nie będzie taka szybka misja. To może sobie zakończymy odcinek i tą aptekę zrobimy w następnym odcinku. Albo dobra, przerwiemy najwyżej, jeżeli będzie to dłuższa misja, to po prostu przerwiemy i dokończymy ją w następnym odcinku, nie? I tyle. Możemy udać się na górę, tam jest chyba moja kryjowa, ile dobrze pamiętam. Niekoniecznie chcemy, siema. Czy ja chcę z nimi walczyć? A nie chcę chyba, niekoniecznie, nie wiem, to mi chyba nie daje jakieś punktów doświadczenia. Tak mi się wydaje. I oci kręca strasznie dużo zwłok macie, wariaty. Ale... No co ty gadasz? Czemu do mnie strzelasz? Psychopato. Jest odporny na ugryzienia czy co? Ej, no panowie, słuchajcie. Po co te nerwy? Jesteście dobre chłopaki, zawsze na klatce. Dzień dobry mówiliście. Nie wiem po co się tak zachowywać. Nierozsądnie. Dobra, i wytrzymałaś jest fajna, bo mogę tych gości pyk zabijać. Nie no, oni generalnie służą dobru, chyba tak mi się wydaje, są łowcami wampirów, no. Także... Wolałbym szczerze mówiąc ich nie zabijać. Jocie kręca, ile to jest trupów? Strasznie dużo trupów, ty. Straszny syf w tym Londynie, tu generalnie mam wrażenie, że już nikt nie żyje, nie? Że wszyscy umarli w tym Londynie. Ale też przez to, że chodzimy po nocach. Fajnie sobie to twórcy gry wyjaśnili, nie? Nie ma ludzi, nie muszę robić ludzi, no chodzimy po nocach, nie? S? Na twórców giereczki? Oj. Niezła apteka, coś tu się wydarzyło. O kurwa, 16 poziom. Ja mam 9. Niedobra informacja. To mam w kurwę wytrzymałości, ale... Ciężko, czekaj, jednego trzeba pokonać, jednego, po jednym. Pyk, dobra, jeden pokonany i teraz bosik. Siema, wariacie. Oj, on ma znowu takiego podwójnego gościa. Dobra, pyk, oj. On ma odporności na co? Na broń, na odległość. A na takie ciosy? Oj. Nic mu takimi ciosami nie zrobię, bo nie będę mógł w niego trafić. Jo, to będzie ciężki pojedynek, no 16 poziom? Bardzo ciężko będzie. Przecież on mi zadaje taki potężny damage. Kurwa, ciężko fest będzie. Ja mógł się regenerować ile chce, ale to... No nic mi nie da, nie? Bym musiał tu naprawdę dużo czasu poświęcić, wydaje mi się, na to, żebym go pokonał. Ostatecznie chyba jest to możliwe, bo... Wszystko jest kwestią wytrzymałości tutaj. I cierpliwości. Jeżeli chodzi o walki z bossami. No ale nie wiem, już mi się krew kończy. A mi się oczy świecą.
Nie, nie, ciężko. No nie mam sound raczej. Ja bym uciekał w to. Jak najszybciej. Ewakuacja, no i myślę, że no trudno. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się jutro. Dzięki wielkie za obejrzenie tego. O kurwa, on tak do końca mnie będzie gonił. Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć. Opa, widzę. Wpadaj się na Twitcha w coś. Widzimy się jutro.